Siema, witam Was bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś omówimy sobie kolejne maszyny, które to zostały dodane w kafelkach oraz szczegóły na temat uprawy ryżu w Farmingu 25, ponieważ Giants odkrywa kolejne karty. Tak więc bez zbędnego przedłużania chciałbym zaprosić was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Zostawiajcie również łapeczki w górę, aby film ten miał jak największy zasięg oraz komentarz, bo jestem ciekaw waszego zdania w przedstawionym dziś temacie. Także zaczynamy. Chwila, chwila, zanim przejdziemy do głównego wątku tego materiału, chciałbym cię drogi widzu zaprosić do kupna pre-orderu Farming Simulator 25 na stronie gamefinity.pl z mojego Linku, który to znajdziesz w opisie pod tym filmem. No dobra moi drodzy, także tak jak powiedziałem na początku, zaczniemy od przeglądu kafelek, bo troszeczkę maszyn dodali. Tak więc zacznijmy może od marki Bomech, bo tutaj wcześniej nic się nowego nie pojawiło, więc po prostu to pominę. Zacznijmy od firmy Bomech, narzędzia do gnojówki, na razie są to tylko narzędzia, że tak powiem i tutaj jeszcze na pewno coś zostanie do tego dodane. Z Brandnera nic nie zostało dodane. Został dodany tutaj DeWolf, jeśli chodzi o markę. Tutaj wszystko inne też pominę, bo nic nowego nie ma. Z DeWolfa zostały dodane kombajny do warzyw, czyli coś, co po prostu mamy w DLC do farminga 22. Tutaj Tymi kombajnami oczywiście możemy zbierać marchewkę, możemy zbierać również czerwonego buraka i tak dalej. Także no, tutaj macie statystyki tych maszyn, ale chyba je znacie, skoro, no, skoro tutaj jest to z DLC do dwójki. Dwójki. Kolejnymi nowymi maszynami, które zostały dodane w sumie przyczepom do zwierząt, do transportu zwierząt, jest FIGL Model Notch. TTW140, także też chyba dobrze znana nam przyczepa. Ja ją chyba kojarzę dobrze też z 23, o ile się nie mylę. Kolejnymi nowymi maszynami, jakie zostały tutaj dodane w kafelkach, są sadzarka do warzyw Grimme GF400, również, która miała miejsce. Występowała w DLC do Farminga 22 Premium Expansion, i również sadzarka druga do warzyw GF800, też raczej. Tak, chyba ją kojarzę właśnie z dodatku do Farminga 22. Następnie będziemy mieli Horsza. Horsza też nie było. Tutaj mamy siewnik punktowy, na razie tylko tutaj jeden. Tutaj jeszcze na pewno z Horsza się coś pojawi, chociaż mało tego Horsza. Tutaj nam Giants się pokazują. Chyba pójdą troszeczkę w inne marki. W Iseki, oprócz ciągniczka, który był już poprzednio, pojawiła się Sadzarka do ryżu, model PR. J8D. Jestem ciekawy, czy moderzy wymyślą jakieś inne sadzarki, bo na pewno są inne modele Cezarek. Inne modele Tutaj mamy kombajn do ryżu, do ryżu tego zwykłego, bo jak się później dowiecie, to tym kombajnem zbieramy ryż klasyczny, a kombajnem zbożowym ten długoziarnisty, no ale to się potem w dalszej części dowiecie. W ogóle to jest ciekawe, że Pojemność tego kombajnu to jest 274 litry sadzonek. Kurczę, nie wiem, czy sadzonki to jest tak dobrze liczyć na litry. No przecież chyba sadzonki liczy, liczy się na ilość, no ale no nie wiem, no może się nie znam. Teraz przejdźmy do John Deere'a. Na początku w John Deere'e mieliśmy w poprzednim filmie chyba kombajn tylko 9R, i tutaj model 3650, a teraz dodali nam 6R. -kę. Moc tutaj macie podaną, również 7R, nam tutaj dodali, dodali nam również Tura, dodali nam również C441R, prasę ro rolującą, ale tą prasę to już znacie chyba z trailera przedpremierowego. Tutaj mamy obciążniki. I tutaj się coś jeszcze nam pojawi. Teraz ciekawa sprawa, bo przejdźmy sobie do karszera. I zawsze było tak, że mieliśmy tylko jeden model karszera, jeśli chodzi o tutaj, no, mecie naszych maszyn. I zobaczcie, bo to jest ciekawe. Ten karszer to są w sumie. To jest ten sam model, niby, nie? Ale co ciekawe. Ten jest jakiś stały, a ten ma moc 9 koni i jedzie 7 na godzinę, więc albo jest to błąd typka, który wprowadzał maszyny na stronę, albo po prostu jeden kerszer będzie stacjonarny, a drugim będziemy mogli się w jakiś sposób poruszać. No ale, że tak powiem, nie wiem. Zobaczymy w praktyce. Przejdźmy dalej. I mamy producenta o nazwie Kessla. Jest to po prostu nic innego jak przyczepa do drewna z tą taką łapą, którą możemy to drewno ładować. Przejdźmy dalej. Kingston Trailers. no Przyczepa dobrze nam znana z poprzednich edycji. Belvedere, transport zwierząt. Tutaj raczej koniki będziemy mogli nią sobie transportować. Knochę tej firmy też w poprzednim odcinku nie omawiałem. Speedmax 560. Są to oczywiście kategorie mulchery. Wymaga nam od 130 koni, szerokość pracy 5,6 metra. To teraz tak, przejdźmy dalej. Co tutaj mamy? Garant. Jeżeli chodzi o Garant, tutaj mamy model Kotte TSA 30000, transport gnojówki. Tutaj również drugi zbiornik. One nam są chyba raczej dobrze znane z poprzednich edycji, były podobne, o ile się nie mylę, w poprzednich edycjach. Skrampa nic nowego nie mieliśmy i tutaj skronę mamy Kronę Trailer, czyli dobrze też również znaną nam naczepę Krona. No i leźmy dalej, Kubota. No i mamy tutaj samochody jednoślady kategoria, czyli tutaj te takie wózeczki, jak ja to mówię golfowe, no i ładowarkę przegubową. Przegubową R640, na pewno tutaj jeszcze jakieś ciągniki i maszyny się pojawią. Przejdźmy dalej. KUN, z KUNA zostało bardzo dużo tutaj zaprezentowane. Brony mechaniczne tutaj mamy HR6040, dalej mamy Maxime 3 TIL, i punktowy. Następnie mamy kosiareczkę. Tutaj mamy owiarkę No i paszowozy, no to to już one są znane, jakby z poprzednich edycji, więc tutaj też. Nic nowego, nic nadzwyczajnego. Przejdźmy dalej. dalej. Dalej będzie Querneland. No, i tutaj z Quernelanda mamy Optimę RS. Ona była chyba przeze mnie omawiana w którymś faktsheetach. Miniar nowa RIGD to są ogólnie sadzarka do warzyw. A to jest wszystko nam dobrze chyba znane właśnie z DLC Premium Expansion. Więc tutaj nic również nowego. Lizard. No, i tutaj mamy tego Lizarda Dragon. Jest on dedykowany na japońską mapę głównie 170 koni, ma tutaj ten dostawczek, więc dosyć sporo jak na takie autko. 80 km na godzinę jedzie i od 3500 do 7600 litrów pojemności. Nigdy nie było takiego auta dostawczego w serii gier farminga w podstawce, więc w końcu coś takiego fajnego nam się pojawić, czym będziemy mogli w końcu na jakieś może zboże wozić. Ja, ja takie coś bym widział na polskiej mapie. E, ogólnie bardzo mi to przypomina Isuzu, e, taką ciężaróweczkę, ale to omówimy w innym filmie. E, bardziej maszyny Lizarda w Realu kontra, e, znaczy kontra, inaczej. E, omówimy sobie maszyny Lizarda z Farminga 25 w naszej serii, w której omawiamy Lizarda, li, maszyny Lizarda z prawdziwego świata. Low the King, Tutaj mieliśmy te dwie przyczepy, dodali nam lawetę, z tego co kojarzę, albo nie, albo dodali to triple hoppera, więc tutaj już mamy komplet, jeśli chodzi o, o tą markę. Dalej MAC tutaj ciężarówka, Antem 6x4, kategoria ciężarówki od 425 do 505 koni. No, widać, że już tutaj, jeśli chodzi o ciężarówki, no to. Yy, Raczej Giants odchodzi już od Lizarda i coraz więcej będzie tych właśnie licencjonowanych z Maseja. Dodali nam tutaj ten mały ciągniczek, także tutaj macie jego statystyki. Następną firmą, którą Wam zaprezentuję, której też nie było, jest Nardi, czyli producent wózków do headeru. No nic nadzwyczajnego, że tak powiem. Dalej, New Holland. Jeśli chodzi o New Hollanda, no to tutaj. Jest T8 Genesis, czyli już ten, far, ten tutaj New Holland jest od lat po prostu w serii gier farminga. T7 była prezentowana. L318, też znany nam z poprzedniej edycji, mini ładowarka. New Hollanda CR11 tutaj mieliśmy już prezentowanego. O, tutaj przystawka do niego taka flexi draper. Ona ma tutaj znak towarowy, więc ona jeszcze jest chyba tutaj dodatkowo chroniona, że tak powiem, jakimś brandingiem. Mamy New Hollanda FR780, czyli też dobrze nam znana, znana, że tak powiem, sieczkarnia. No i obciążnik, zobaczymy jeszcze, co tutaj nam Giant ci dodadzą. No i teraz tak, Nowak, nowa firma. Niestety na razie tylko jedna maszyna tej marki w grze. Przejdźmy dalej i dalej będziemy mieli Paladina. Paladin, myślę, że też w miarę dobrze znana firma, też swoje sprzęty miała w poprzedniej edycji Farminga. No i tutaj mamy narzędzia do mini ładowarek. Tutaj też one są, jak widzicie, z DLC do rozłupywania kamieni i tak dalej. Także Pottinger, jeśli chodzi o Pottingera, tutaj mamy Servo 25. On też był już w poprzednich edycjach. Tutaj też, również. Ta przytrząsarka, czy też te przyczepy były w poprzednich edycjach, więc w sumie tutaj, kurczę, naprawdę z tych maszyn to nic nowego, naprawdę, moi drodzy, nic nowego po prostu. Dodali tutaj, jeśli chodzi o ropę, to dodali nam tutaj tą maszynę, która zbiera z ziemi buraki, już zebrane. Dodali tutaj ten wózek i dodali to, to ładowanie buraków, tak? Tutaj kombine już był. Lecimy dalej. Rod te było, Rudolf. Tu, Rudolf, tutaj już mamy komplet przyczep, była jedna z tego, co pamiętam, teraz już mamy sobie komplecik. E, Salek, wszystko pamiętam, było. Hmm, chyba z Samasza również, Schaffer też. E, Schuffer, Macker chyba też. E, tutaj co by mogło być takiego nowego? Rudolf, Salek, Schwarzmiller też chyba było wszystko, tutaj było wszystko. Hmm, zobaczmy. TT właśnie, TT, firma TT tego nie było. Znaczy, było tego nie było. no Ta firma to już ta przyczepa jest od 17 od dodatku platynowego, no ale dodali ją tutaj do, do maszyn, co nie? E, czy tutaj coś mamy jeszcze nowego? Tego tajfuna mamy chyba, chyba tego tajfuna z tego co pamiętam nie było. Tutaj chyba wszystko było. No i jeszcze tutaj, o tutaj nam dodali ten, że tak powiem, narzędzie do gnojówki, ten agregacik tutaj. Także jeśli chodzi o maszyny w kafelkach, to by było, moi drodzy, na tyle. W następnym odcinku omówię oczywiście kolejne dodane maszyny do, do kafelek, ale napiszcie mi w komentarzu, bo sami widzicie. Moim zdaniem nic tutaj nowego nie ma, to są wszystko, praktycznie większość maszyn jest z poprzedniej edycji farminga i z dodatków. Także lecimy do następnej części tego filmu. Przejdźmy teraz do omówienia uprawy ryżu oraz nowych mechanik z ową uprawą związanych. W Farmingu 25 znajdziemy dwa rodzaje ryżu: ryż klasyczny oraz ryż długoziarnisty. Różnią się one sposobem uprawy, ponieważ wymagają one różnych poziomów wody, maszyn do siewu i zbiorów oraz oczywiście nasion. Ryżu długoziarnistego nie wysiewa się w wodzie tak jak tego klasycznego. Zamiast tego pole ryżowe dla ryżu długoziarnistego jest zalewane po siewie, a nie przed siewem więc tutaj mamy największą różnicę, jeśli chodzi o uprawę obu rodzajów ryżu. Lecimy dalej. Oba rodzaje ryżu są sadzone lub wysiewane na polach ryżowych. Jest to specjalny rodzaj pola pogłębionego w celu umożliwienia retencji wody, dlatego potrzebujesz otwartej przestrzeni na swojej działce. Za pomocą menu budowania rozpoczynasz proces tworzenia. Zamiast po prostu umieszczać pole, możesz je ukształtować w dowolnym rozmiarze lub formie. Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Czyli widzicie, w Farmingu 25, aby stworzyć pole ryżowe, będziemy musieli za pomocą menu budowania wybrać sobie obszar, w którym to owy ryż będziemy sadzić i utworzyć go. Dodatkowo spójrzcie, jak wygląda menu budowania oraz sama perspektywa. Od teraz menu budowania będzie po lewej części ekranu, a także będziemy mieli możliwość stawiania obiektów z innej perspektywy niż od góry. Naprawdę cieszy mnie fakt, że wyznaczać sobie strefy sadzenia ryżu będziemy mogli sami dowolnie. Może w innych wypadkach też owa opcja będzie dostępna. Co do szklarni ryżowych, które to widzieliśmy na niejednym gameplayu przedpremierowym, to są one opcjonalne, ponieważ sadzonki można kupić w sklepie. Jednakże jeśli zechcemy uprawę ryżu na dużą skalę, warto będzie się w dane szklarnie zaopatrzyć oraz samemu produkować sadzonki. Do sadzenia i zbierania ryżu potrzebować będziemy traktora, kultywatora, specjalistycznej sadzarki, specjalnego kombajnu oraz przyczepy. Trochę wapna również powinno się przydać. Pola ryżowe są wstępnie wapnowane podczas ich budowy, dlatego nie Musimy tego robić na samym początku. Po aktywacji pompy wodnej i zalaniu pola, można przystąpić do sadzenia. Najlepsze jest to, że sadzarka posiada opcję nawożenia, więc nie będziemy musieli dodatkowo owego pola nawozić oddzielnie. Pompa automatycznie dostarczy odpowiednią ilość wody na pole. Trzeba jedynie kontrolować jej poziom, ponieważ możemy stracić wszystkie plony. Cała woda zostanie wchłonięta przez spragnione rośliny pod koniec cyklu wzrostu. Kiedy ryż już dojrzeje, będziemy mogli go zebrać i sprzedać bądź przechować albo jeszcze przetworzyć na jakieś produkty. Aby wyhodować kolejną partię ryżu, należy rozsiać wapno na pole i uprawiać ryż po zbiorach. Według żając wapno potrzebne jest dopiero po kilku zbiorach, więc musimy to kontrolować po prostu w informacjach o polu. No to teraz co z ryżem długoziarnistym? Czym różni się jego uprawa od tego klasycznego? Już wyjaśniam. Ryż długoziarnisty wysiewa się na sucho zwykłym siewnikiem. Dopiero po zasianiu zalewamy pole wodą, jednak trzeba pamiętać, że na różnych etapach wzrostu potrzebować będziemy różnego poziomu wody, pompa jednak nie pozwoli nam przelać wody ponad dany poziom. Wystarczy po prostu pilnować minimalnego poziomu i powinno być dobrze. Ryż długoziarnisty jest o tyle fajny, że możemy zbierać go zwykłym kombajnem zbożowym. Po skoszeniu z ryżem robimy tak naprawdę co chcemy, jak w przypadku poprzedniej odmiany. Uprawa na nowo wygląda tak samo, z tym, że musimy pilnować tego, aby pole było odpowiednio nawapnowane. Przejdźmy teraz do ostatniej najważniejszej kwestii, czyli szczegółów, takich jak zarobek z tych upraw. Co do ryżu klasycznego, to ze 156 litrów na hektar będziemy w stanie zebrać aż 13 200 litrów zbioru. Biorąc pod uwagę cenę za tonę, czyli 3300 dolarów, z hektara jesteśmy w stanie zarobić około 43 500 dolarów. Tak więc spora sumka. Mówimy oczywiście o łatwym poziomie rozgrywki. Ryż klasyczny siejemy w kwietniu oraz maju, a zbieramy go w sierpniu oraz wrześniu. Wzrost trwa około 4 miesięcy. Jeśli chodzi zaś o ryż długoziarnisty, to tutaj jest troszeczkę inaczej. Z 500 litrów ziaren na hektar jesteśmy w stanie zebrać 18 tysięcy litrów, z czego będziemy w stanie zarobić około 28 600 dolarów, co jest dużo mniejszą kwotą niż w przypadku klasycznego ryżu. Mówimy oczywiście cały czas o poziomie rozgrywki łatwym. Wzrost tego ryżu trwa około 5 miesięcy. Siew odbyć musi się w kwietniu, a zbiory we wrześniu. Tak więc teraz przejdźmy do małego podsumowania tego oto materiału. A więc Giantzi nareszcie rozjaśnili nam, jak wyglądać będzie uprawa obu rodzajów ryżu w Farmingu 25. Szczerze naprawdę mam nadzieję, że będzie wyglądało to równie kolorowo, jak opisywane jest to na blogu. W przyszłym tygodniu mają pojawić się informacje na temat hodowli kus, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Tak więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, moi drodzy. Napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle będziecie zainteresowani uprawą ryżu po premierze najnowszego farminga. Tak więc do następnego mówił Nocurt, trzymajcie się, cześć na razie.